Rozpocznie się spotkanie informacyjne dotyczące wydarzenia, które odbędzie się na brukselskim rynku hurtowym we wrześniu, 29 września. Jest to wielka fiesta, na której świętować będziemy 50-lecie tego rynku i nasz kraj, Polska, został zaproszony jako partner tego wydarzenia. W związku z powyższym rynek Mabru organizuje Polish Night. Spotkanie na Zamku w Janowie Podlaskim. Dla kogo jest to spotkanie organizowane? Spotkanie organizowane jest dla potencjalnych zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu. Zaprosiliśmy reprezentację biznesu lokalnego, small business, ale również reprezentację kół gospodyń miejskich, reprezentację władz gmin Janów Podlaski. Również są z nami goście spoza Janowa Podlaskiego, spoza naszego regionu. Witamy tutaj gości z Krakowa, z Lublina. Jacy producenci, jacy wytwórcy, kto będzie mógł się wystawiać? Bo skoro koła gospodyń miejskich, to rozumiem, że produkty lokalne? Jak najbardziej. Produkty regionalne, lokalne, zdrowe, świeże. Na rynku Mabru królują właśnie takie produkty, a my chcemy pokazać, że w Polsce właśnie te produkty są tym, czym my możemy się pochwalić najbardziej. Czy w tym momencie Polska jest obecna w Brukseli na tym rynku? Jako pojedyncze podmioty gospodarcze, które współpracują z podmiotami gospodarczymi tego rynku, tak, jak najbardziej. Czy wy jako organizatorzy ułatwiacie ten wyjazd, prezentację tam? Będą jakieś koszty pokryte? W chwili obecnej te wszystkie kwestie są na etapie rozmów. To spotkanie właśnie ma Państwu pokazać, jakie istnieją możliwości współpracy z rynkiem Mabru. Dlaczego warto się tam pokazać? Myślę, że warto się pokazać z dwóch powodów. Przede wszystkim z powodu biznesowego. Jeśli jakaś firma jest nastawiona na ekspansję eksportową swojego produktu, no to jest wspaniała platforma, żeby tam się pojawić ze swoim produktem. Z takich przyczyn promocyjnych, jeżeli oferujemy jakieś usługi turystyczne, agroturystyczne również, warto się tam pokazać. No i z takiej polskiej dumy, żeby pokazać, co jest to najlepsze. Zachodnia Europa poszukuje polskich towarów, lokalności naszej tutaj? Oczywiście. Z tego słyniemy. To jest coś, co nas wyróżnia na rynku europejskim. Dbałość o jakość. Produkty pochodzą z źródeł naturalnych jak najbardziej. To jest coś, czego Europa w tej chwili potrzebuje od nas najbardziej. I ktoś, kto na to spotkanie nie dotrze z różnych powodów, bądź nie dowiedział się o nim, gdzie może szukać informacji? Informacji będzie można szukać na oficjalnej stronie rynku Mabru, ale również na portalach społecznościowych i na stronach naszych partnerów, którzy zostaną ogłoszeni na tym spotkaniu. Spotkanie organizowane przy Waszej współpracy, aprobacie w zielonym świetle? Tak, oczywiście. Gmina Janów Podlaski stara się jak najbardziej promować swoje produkty regionalne, rękodzieło artystyczne, czy też folklor również. Też staramy się akurat promować zakłady produkcyjne, które są na naszym terenie.
Jako samorządowcy docierają do Was głosy właśnie kół gospodyń wiejskich, lokalnych producentów, ale też dużych firm, które są u Was producentami przecież przetworów spożywczych, no, że brakuje tego dotarcia do zachodniej Europy, do w ogóle wyjścia poza granice Polski. Czy takie rozmowy, uwagi są i czy to jest odpowiedź na takie właśnie rozmowy i uwagi? Tak, często spotykamy się z naszymi akurat producentami z naszej gminy, z naszymi właścicielami zakładów produkcyjnych związanych z rolnictwem, z przetworami rolniczymi. I te uwagi akurat są wywołane przez producentów w tym kierunku, żeby zmierzać do tego, żeby zwiększyć promocję naszej gminy, naszych akurat tych zakładów. Jak pan myśli, co takiego dobrego w Janowie powstaje, w okolicach, co warto by było, czy warto było się chwalić, bądź puścić właśnie na rynki zachodnie? Uważam, że są duże zakłady produkcyjne, spożywcze, które trzeba promować i nigdy tej promocji nie jest za wiele. Są takie jak Mika, Foodwell, to są zakłady produkujące typowo żywność. A lokalni producenci? Lokalni producenci oczywiście, także dużo tutaj mamy producentów miodu, mamy dużo pasiek, które są umieszczone, usytuowane w rejonie Podlaskiego Przełomu Bugu. Jest to bardzo czysty rejon, turystycznie bardzo atrakcyjny, jest to przyroda nieskażona, mamy te typowy Podlaski Przełom Bugu, który nie występuje w Europie, bo rzeka Bug jest rzeką dotychczas nieregulowaną. Panie, które tworzą rękodzieło artystyczne, to koła są gospodyń. Koła gospodyń, oczywiście, zespoły śpiewacze, to są unikalne nasze walory, bo w Europie takich już niestety nie ma. Liczymy, że po tym spotkaniu Janów Podlaski wyjdzie dużo bardziej na zewnątrz. Tak, oczywiście, liczymy na promocję. Władze gminy starają się jak najbardziej, żeby promować naszych wytwórców, naszych producentów i nasz folklor. Thank you.